witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tuż po premierze naszego najnowszego spektaklu Moonwalk w mojej reżyserii. Za moimi plecami jeszcze gorące wrażenia popremierowe aktorów grających w tymże spektaklu. Jest to skład 10-osobowy, który swoje początki swojej pracy miał miejsce w zeszłym roku zimą, kiedy pracowaliśmy nad premierą Saligi. Spektakl Moonwalk będziemy mieli przyjemność pokazać drugi raz podczas konfrontacji teatralnych, 36. konfrontacji teatralnych, które odbędą się w Centrum Kultury Młodych w Łodzi. Także jeśli ktoś dzisiaj nie zdążył obejrzeć tego spektaklu, wersję konkursową będzie mógł obejrzeć już 21 kwietnia. Spektakl Moonwalk jest autorskim spektaklem, autorskim pomysłem, naszym wspólnym scenariuszem, gdzie motywem przewodnim jest księżyc i buty. Buty symbolizujące nasze życie, dlatego w tak różnej formie pokazane. Zainspirowały nas obrazy, czyli między innymi właśnie namalowane buty Van Gogha. No i księżyc, czyli Gaspara Friedricha, który gdzieś tam bardzo nas zainspirował w poprowadzeniu głównej postaci, czyli naszego zwykłego, którego nazwaliśmy, właściwie w ten sposób nazwaliśmy każdego człowieka, który może odnaleźć swój obraz w tym spektaklu. Staraliśmy się dobrać kolor, temperaturę, muzykę w jednolitej formie i mam nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania. Emilia Kleszczewska. Wiktor Śliwiński. Emilia Fiołkowska. Eryk Lubicki. Karolina Śliwińska. Nikola Maciejczyk. Kamila Kamocka. Natalia Prymus. Mikołaj Kubik. Nasz spektakl nazywa się Moonwalk. Jesteśmy ogólnie Teatrem Trzcina. Z panią Kariną współpracujemy już od jakiegoś roku. Od ferii 2017. Wcześniej robiliśmy też spektakl, który nazywał się Saligie. Również wystawialiśmy go w Tomaszowie i to nawet parę razy. No, dzisiaj odbyła się premiera Moonwalku, który tworzyliśmy około 3 miesięcy. 3-2 miesięcy. Tak, około 2-3 miesięcy. Próby były najbardziej intensywne w ferie, bo wiadomo, mieliśmy wszyscy najwięcej czasu wolnego. I spotykaliśmy się praktycznie codziennie. A tak to jak wróciliśmy do szkoły, to spotykaliśmy się po prostu po lekcjach, jak każdy miał wolny czas i sala była też oczywiście wolna. Dużo czasu i też poświęciliśmy na to. Bardzo dużo. Nie tylko też na sali tutaj, ale też wewnątrz siebie, żeby poszukać tych intencji, które wystawimy na scenie. No bo skoro odgrywaliśmy jakąś postać, no to trzeba było wiedzieć, kogo w ogóle mamy zagrać i żeby to dobrze było zagrane, no to musieliśmy zagrać to tak, jak to czuliśmy. No i spektakl ogólnie o czym jest? No, jest o kilku jednostkach tak jakby. Każdy może znaleźć tam siebie. Takie lustra. Pokazujemy ludzi. Ludzie właściwie mogą znaleźć też siebie w odbiciach niektórych postaci. Tak. No. I pokazujemy buty jako alegorię życia. I różnych problemów życiowych. To jak niektórzy traktują to życie, czy traktują ją z tak od niechcenia, czy polerują je, czy trzymają je blisko siebie, czy wolą komuś oddać, czy się podzielić. I czy też nasze życie jest dane nam od góry i musimy je przeżyć takim, jaki je dostaliśmy? Czy mamy na to jakikolwiek wpływ? Czy też rządzi nami los, przypadek? Właśnie, czy możemy odrzucić to, co nam los dał? Czy możemy tak naprawdę kierować własnym losem, czy po prostu nasza przyszłość jest już ustalona? Thank you.
Jesteśmy właśnie po premierze nowej sztuki pani Kariny Góry i jesteśmy pełni pozytywnych emocji, wielkiego wrażenia i przeżyć emocjonalnych, które nam zafundowała pani Karina Góra, ale również i młodzież. Bardzo się cieszę, że jako dyrektor pierwszego liceum mogę być, uczestniczyć w tych wielkich przeżyciach emocjonalnych i mieć olbrzymią satysfakcję, że pani Karina wśród wspaniałej młodzieży naszego miasta wybrała sobie młodzież pierwszego liceum. Pokazuje ich talenty, pokazuje ich wielkie emocje i pokazuje ich wielkie serce do sztuki. Chciałam jej bardzo podziękować za to, że tak pięknie pokazuje naszą młodzież, pokazuje jej talenty, pokazuje jej zdolność i pokazuje jej chęci. Przede wszystkim pokazuje jej, jak można wspaniale spędzać czas, jak można wspaniale wspólnie robić wielkie, piękne rzeczy. Pani Karina jest wielkim człowiekiem kultury i myślę, że będziemy dumni, jeżeli dalej będzie korzystała z talentów naszej młodzieży. Chciałam naszym uczniom bardzo, bardzo serdecznie podziękować, pogratulować umiejętności łączenia tej wielkiej sztuki z nauką, bo chciałam zaznaczyć, że to są naprawdę dobrzy uczniowie pierwszego liceum. Bardzo dziękuję wszystkim. Kostium, scenografia, scenariusz jest naszym autorskim pomysłem. Pracowaliśmy kilka miesięcy nad tym spektaklem, spotykaliśmy się dosyć często, spędzając wspólnie kilkugodzinne próby. Najpierw rozmawiając długo o poszczególnych scenach, o konwencji spektaklu. Natomiast moim zadaniem było wymyślenie konkretnej reżyserii, aby móc połączyć wątki, wykorzystać warstwę plastyczną, muzyczną, kostiumy i fabułę całego spektaklu. Tak naprawdę to nasza droga teatralna rozpoczęła się, kiedy wszyscy przyszliśmy do pierwszego liceum. Wszyscy są z rocznika 00 oprócz Emilki, przyszła do nas w tym roku. Emilka jest młodsza. Tak, ona jest 01. Ale równie zdolna. W moim przypadku wyglądało tak, bo w spektaklu gram szewca, więc trzeba było jakoś zorganizować fartuch, narzędzia. No i trzeba było porozmawiać ze znajomym, który tam kiedyś był szewcem. Udało się zorganizować właśnie ten fartuch, młotek. But dostałem od pani Kariny. Musiałem bardzo uważać, bo to tam jeden z bardziej ulubionych. No i tak naprawdę każdy tam jakoś poszukuje tych strojów, próbuje oddać swoją postać i no to też jest część. Czuję się też najlepiej. No to też jest część tej jakby pracy, czy naszej pasji, w której no trzeba zbudować tą postać od stroju po od charakter. Postaw, tak naprawdę. Myślę, że samo się to dzieje. Gdzieś cały czas karmię swoją wyobraźnię, bo cały czas jestem w świecie sztuki, uczestnicząc w różnych formach i w spektaklach robionych przez wspaniałych artystów scen polskich, w koncertach, gdzie inspiracją, tak jak tutaj do tego spektaklu, stała się muzyka jazzowa. Jest to muzyka też właśnie, która jest najbliższa memu sercu. Sama interesuję się też malarstwem, stąd jakby inspiracje przekazane młodzieży, wspólne rozmowy na ten temat, a z drugiej strony też taka część edukacyjna, czyli również wchodzimy w te dziedzinę sztuki, z którą wspólnie się zapoznajemy, analizując dzieło i przenosząc to później na konwencję Teatru Ruchu. Oprócz samych aktorów w Trzcinie ważni są też ludzie, którzy zajmują się całą tą techniką, czyli naszymi światłami zajmował się Błażej Wojciechowski, a całym tym wideoartem i zgraniem muzyki zajmował się Tomek Dobski, który też jest absolwentem Trzciny. W sensie absolwentem, no... On cały czas jest w sumie w Trzcinie. Nigdy z niej nie wyszedł, a Trzcina nigdy nie wyjdzie z człowieka tak naprawdę. Piękne słowa. Nie prowadzę żadnych castingów, właściwie to
te skarby jakoś tak same znajdują się tutaj w naszym wspólnym gronie i ja się z tego bardzo cieszę. Po prostu następuje taka wymiana energii, że ćwiczymy razem, wymyślamy razem, jesteśmy w tym razem i tak to się dzieje. Właśnie w tym tkwi piękno, że jesteś tutaj najbrzydsza. No nie mówiłabym tego. Dalej nie wiem, co mam powiedzieć, bo jako człowiek, który w Trzcinie grał 5 lat i teraz móc oglądać to z perspektywy widza, to było coś niesamowitego, bo jednocześnie jest już ta świadomość, że to już dawno za mną, już na scenę nie wejdę, ale z drugiej strony świadomość, że pani Karina ma teraz tak wspaniałych ludzi, którzy potrafią zrobić taką robotę, napawa tylko i wyłącznie dumą i taką radością, że ja też kiedyś uczestniczyłem w czymś takim. Z tego miejsca gratulacje dla pani Kariny i dla jej aktorów, bo to było coś niesamowitego i życzę powodzenia na konfrontacjach w Łodzi. Trzymam kciuki. Tak, mówimy tutaj o Klaudii Gościstej z wielką przyjemnością. Mamy właśnie taką, no już właśnie kończącą pierwszy rok Wydziału Aktorskiego absolwentkę naszego teatru, co jest bardzo miłe, aczkolwiek Klaudia wiele sił włożyła i wiele inicjatyw tutaj ze swojej strony pracując bardzo ciężko na swój sukces. Mnóstwo wspomnień mam z wyjazdów z Trzcina, między innymi z wyjazdów do Turcji czy wyjazdów krajowych. Piękne rzeczy się działy na tych wyjazdach, integracja między aktorami z innych teatrów, rozmowy z jurorami, mnóstwo cennych uwag, które potem wykorzystywaliśmy w praktyce na scenie. Bardzo nas integrowały te wyjazdy i tego wam też życzę, bo to jest coś, czego się nie zapomina i cieszę się, że coś takiego przeżyłem. To, że byłem w Trzcinie, miał ogromny wpływ na moje teraźniejsze życie, dlatego że startowałem w egzaminach do szkoły aktorskiej. Niestety bez pożądanego skutku, ale dalej gdzieś ta wrażliwość, którą pani Karina u mnie zbudowała, we mnie została i z tego się cieszę, że ten teatr otwiera i gdzieś głęboko to zostaje w człowieku, co nigdy nie wyjdzie. I cieszę się, że to mam.
No to faktycznie.